Jesteśmy na arabskim bazarze w Kirkuku, tu gdzie bije naftowe serce Kurdystanu. Oto miasto, od wielu miesięcy toczą się walki pomiędzy peszmergami i bojownikami, terrorystami z ISIS, zwanymi tutaj Daesh. Duże sukcesy na tym froncie odnosi generał Sarhad Kader, którego byliśmy gośćmi i którego żołnierze są obok nas w tej chwili. W tej chwili miasto już jest prawie bezpieczne, choć codziennie zdarzają się wybuchy. Walka o naftę w Kurdystanie tutaj przybiera najbardziej na sile. Jest to drugi, obok Tikritu dziś, front walki z ISIS. Z ISIS, które wydaje się już być dzisiaj w odwrocie. Jest w tej chwili zdecydowanie lepsza sytuacja tutaj na froncie niż rok wcześniej. Ale ISIS to ciągle tajemnica. Tajemnica dotycząca tego, jakie konkretnie siły zewnętrzne tworzą i wspierają to państwo. Wiemy na pewno, że wewnątrz ISIS znajdują się byli oficerowie Saddama Husajna. Wiemy, że walczą po drugiej stronie Czeczeńcy. Wiemy, że działają doradcy Bashara al-Assada. Wiemy również o innych państwach, które bezpośrednio lub pośrednio wspomagają państwo islamskie. Jaka jest prawda o państwie islamskim? Będziemy próbowali ją w jakikolwiek sposób zgłębić lub przybliżyć. Jest kwiecień. Generał Sarhad Kader, zwany tu Lwem Kirkuku, ostrzegł nas, że kwiecień to dla niego bardzo niebezpieczna pora. W kwietniu był 7 razy ranny w wybuchach, w postrzałach. W kwietniu stracił swojego brata na froncie. W kwietniu stracił wielu swoich żołnierzy. W tej chwili już 300 kilkudziesięciu peszmergów przypłaciło życiem za to, żeby tutaj było w miarę spokojnie i żeby mieszkańcy Kirkuk, którzy w większości są Arabami, mogli wieść takie życie, jak państwo widzicie dzisiaj. A dzisiaj wieczorem generał wraz ze swoimi żołnierzami wybierze się w głąb państwa islamskiego. W nocy będzie próbował rozbić kolejne komórki państwa islamskiego i prawdopodobnie lub być może uda mu się złapać kolejnych wojowników ISIS, z którymi będziemy mogli porozmawiać. ISIS jest 3 kilometry stąd.